Ej, ja tu nie byłem jeszcze. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z The Crew Motorfest. Dzisiaj zaczynamy sobie playlistę MAD, jak ona się dokładnie nazywa? MAD Hour. I będziemy ją sobie robić od początku do końca. A jednocześnie, jeśli gdzieś nam wyskoczy jakieś takie zadanie poboczne, typu zrobienie jakiegoś zdjęcia albo coś takiego z poprzednich playlist, albo inne takie zadania gdzieś nam wyskoczą, no to po prostu od razu będziemy je robić. Tutaj widzę na przykład, że po drodze mamy do zebrania te takie znajdźki i ja je sobie robię na przykład poza odcinkami, bo tu po prostu trzeba podjechać sobie i o, na przykład to zebrać, nie? Klikamy sobie przycisk A i to nam się zbiera. I takich rzeczy jest trochę do ogarnięcia. No ale to jest takie mało ciekawe. Nie, to po prostu musimy różne tam miejsca na świecie gry odwiedzić i tyle. A my sobie jedziemy dzisiaj zrobić playlistę taką offroadową i tych playlist zostało mi dużo do ogarnięcia. Chociaż w The Crew Motorfest gram sporo, głównie w ten wyścig taki multiplayerowy Grand Race i trochę mniej gram też w ten multiplayerowy tryb Battle Royale, który moim zdaniem jest bardzo ciekawy i w niego też oczywiście będziemy sobie grać. Ale póki co trzeba poprzechodzić ten core, na którym mi bardzo zależy, bo dzięki temu też odblokujemy sporo nowej zawartości. O, tutaj mamy slalom do zrobienia. Fajnie, że jest po drodze. Zobaczmy, czy uda mi się korwettą to zaliczyć. Akurat taki samochód sobie wybrałem. Zresztą jest to moja ulubiona korwetta. Tak w ogóle. Lubię tą C7 i C8, ale ta mi się tak najlepiej kojarzy. Ze starymi ścigałkami w ogóle. O, nie wiem, czy się uda zaliczyć. Tak. Nie zdobyłem tego najniższego wyniku, słabiutko. Musiałbym chyba lepszym samochodem dojeżdżać, żeby te próby przy okazji chociażby zaliczać. Już nie mówię, żeby tam jakiś wynik robić, nie? A teraz sobie wziąłem po prostu taki samochodzik, który mi się podoba z wyglądu. No i to też na tym trochę polega, nie? Żeby nie zawsze brać ten najlepszy, ale no tutaj wypadałoby, żebyśmy jednak to zaliczali, więc chyba albo korwetę zbustuję za moment, albo wezmę sobie inne autko. Jeśli chodzi o tuningowanie, to zauważyłem ciekawą rzecz, bo w The Crew 2 tego tak nie było czuć, ale tutaj jak zmienimy sobie opony, to znacznie poprawia się prowadzenie samochodu. O, tu akurat nie ma to wielkiego wpływu według statystyk, ale w The Crew 2 to w ogóle nic nie robiło, po prostu zwiększałeś osiągi samochodu. Natomiast tutaj faktycznie jak wymienisz zawieszenie, to poprawiają się osiągi, ale akurat nie w korwecie. W niektórych samochodach tak się dzieje. Hamulce wpływają na hamowanie. Ty, ale tutaj nie, tu jest coś zbugowane. W innych samochodach mi się tak robiło, a tutaj hamulce wpływają na prędkość maksymalną. Muszę chyba faktycznie zmienić samochód. Czekajcie, wezmę może weźmy właśnie tą nową korwetę, może tutaj będzie dobrze. Weźmy sobie opony i nie wiem. Opony zwiększyły konie mechaniczne o 5, o Boże. Ej, było tak, na bank. Tutaj znowu zawieszenie zwiększyło konie mechaniczne o 5. Tragedia, no jak chcesz coś pokazać, to nie działa. Ale w każdym razie sprawdzałem i w niektórych samochodach to działa, w innych nie. Dziwny jest ten tucik. Nieważne, nieważne. Tak ma być i koniec. Tak jest. Już jesteśmy na miejscu. Zaczynamy sobie, pyk, jedziemy przez płotek, cyk, zrobione. No i myślę, że będzie taka playlista też może bardziej chillowa, zobaczymy. Ja tutaj jeszcze nic nie robiłem i mam poziom, właśnie tak się zastanawiałem, czy może ustawić sobie kontrolę trakcji, może to już ten czas, żeby sobie trochę pomóc w grze, zobaczymy. O kurde, kupiłem sobie quada, jest tragedia z quadem. Znaczy, przede wszystkim steruje się nim jak motocyklem, ale bardzo łatwo nim zarzucić dupę. Nie wiem, czy za chwilę nie będę grał na padzie. Ale fajnie wygląda błotko. Czekaj, da się mocniej oddalić? A, tu już mamy widok, że tak powiem, z kokpitu. Okej, to jest maksymalnie oddalona kamera w tym momencie.
bo chciałem zobaczyć, jak to było. Znaczy fajnie to wygląda, nie? Taka animacja tego błotka jest w porządku. Nic się specjalnie nie robi z glebą, jak w SnowRunnerze na przykład. Jest ona jakby dalej płaska, ale ładniej wygląda niż w Forzie. To mi się bardzo podoba, nie? Tak czuć, jakbyśmy faktycznie jechali po jakimś błotku. Jeśli chodzi o takie aspekty wizualne, bo tak, jeśli chodzi o prowadzenie, to niewiele się zmienia. Widzicie, ja teraz bardzo delikatnie ruszam tą kierownicą. Już wam pokazywałem to chyba w shorcie i na odcinku, gdzie testowałem motocykle na kierownicy. Gra automatycznie ustawia nam skręt kiery na bardzo mały stopień. Na jakieś 180, 150 chyba stopni albo coś takiego. O, właśnie to jest ten moment. Ciężko jest teraz wystartować tym samochodem, znaczy pojazdem, ale na szczęście tutaj możemy sobie przewijać dużo sprawniej niż w Forzie. Zobaczcie, jak to ładnie działa. I sobie puszczam tylko przycisk i od razu jadę z powrotem. Bardzo spoko jest to przewijanie w tej części, w tej grze. Kurde, w tym samym miejscu mnie wysprzęgliło. Dobra, jeszcze raz. Bardzo ciężko jest opanować pojazd, jak jest w takim, że tak powiem, drifcie ustawiony bokiem w tej grze, bo kierownica ci w ogóle nie kontruje. Nawet mimo tej asysty, którą możesz sobie włączyć w sterowaniu, żeby kierownica automatycznie kontrowała w kierunku driftu. Nie działa to. A zresztą miałem nitro, zapomniałem o tym. No, tak to jest, jak się za dużo w Fordze gra. Wbijasz tutaj z powrotem i nie wiesz jak masz grać. No. Zauważyłem, tak grając na multiplayerze, że to nitro warto używać w taki sposób zorganizowany, żeby nie zużyć całego od razu naraz, tylko żeby troszeczkę po troszeczku go sobie tak dodawać w ten sposób. Cyk, trochę tu, trochę tam i nie robić tego raczej przed zakrętem, jak ja teraz. W ten sposób. No i oczywiście nie dodajemy nitra, kiedy samochód zmienia bieg, czy tam pojazd, nie? Bo wtedy nie zwiększa nam się prędkość. Fajnie to jest nawet zrobione tutaj w tej części. Mimo że to jest taka gra arcade'owa, to jednak jakieś tam aspekty tego realizmu, że tak powiem, są. Takie, wiesz, nie za dużo, nie za mało tego realizmu. W porządku. Cyk. Jazda kładem. Na kierce, no powiem ci, niezbyt. Niby fajnie, nie? Bo taki pojazd, a ciężka sprawa. Ale wygląda to dobrze. O nie, nie, nie. O, wykontrowałem to jakoś. Cofaj, cofaj, cofaj. Ja tutaj mam na kierownicy też cofanie. Znaczy, kontrowanie jest tyle trudniejsze, że okej, szybciej mogę obrócić tą kierownicą niż w samochodzie, nie? Ale jak się przesiądziesz z samochodu, to kompletnie nie wiesz, o co chodzi w takim motocyklu na przykład, nie? Okej, i mamy metę. Bardzo ładnie zrobiliśmy to. Fajnie to wygląda, ale kompletnie nieprzyjemne. Zupełnie. I zauważyłem jeszcze jedną dziwną rzecz w The Crew Motorfest. Nie wiem, czy to tylko na mojej kierownicy tak jest, ale ja teraz ruszam dość mocno stopą, nie wiem, czy to widzicie. Dość mocno tam ruszam i w tym zakresie nic się nie dzieje, zupełnie jakbym miał ustawioną martwą strefę na pedale gazu. Jeśli chodzi o sprzęgło, to tej martwej strefy nie ma, na hamulcu martwej strefy nie ma, praktycznie od razu działa, ale jeśli chodzi o gaz, to dzieją się dziwne rzeczy. Nie wiem dlaczego, ale jakby nie wykrywa gra, że dociskam teraz gaz, a dosyć mocno ruszam, nie? I bardzo mnie to denerwuje, bo od tego zerowego zakresu nic się nie dzieje w grze. I muszę tak od połowy zakresu dopiero, tego nacisku pedałka, dopiero wtedy łapię, że w grze coś się dzieje, wiesz. A mam martwe strefy powyłączane wszystkie, i na kierownicy, i na pedałkach, na wszystkim mam powyłączane. Mega dziwna sprawa, no i nigdy nie wiem, czy to jest tylko dla mojej kierownicy, czy to dla wszystkich kierownic tak jest, ale muszą to naprawić dla Fanateka. Myślałem, że to coś u mnie jest z konfiguracją popsute, ale sprawdzałem po pierwsze w innych grach, a po drugie sprawdzałem tu ustawienia w grze bezpośrednio, no i wszystko jest w porządku. Tutaj mamy zdjęcie do wykonania. Mamy, zrób zdjęcie modelu Toyota Supra
Reunion Edition, na tle japońskiego Jodo, czy Jodo, położonego nieopodal koszar Schofielda? Schofielda, tak? Okej, okay. Tu są gdzieś koszary, tak? Japońskie Jodo, czy Jodo? Czekaj, niby mam skierowane w tą stronę. Zobaczmy, które to jest. Powiem szczerze, nie wiem. Powinno mi gdzieś tutaj, kurde, złapać. O, czekaj, czekaj, bo coś tutaj mi mryga. Tak, to będzie to. Czy tak? Bo kurde, jest noc. Nie widzę. O, było coś przez chwilę. Chyba muszę tam bliżej podjechać. A, to jest to. Okej, to jest jakiś taki budynek. Spoko, zajedźmy tutaj. Dobrze, że są te obiekty ponazywane, nie? To przynajmniej wiem, o co chodzi, że się nie znam kompletnie na kulturze japońskiej. Nie mam pojęcia, co to może być Jodo. Dobra, stajemy sobie tutaj. Tak jakby noc już minęła, bo mi się noc odznaczyła. Ale to nie, no patrz, jest księżyc. Dla mnie to jest noc, ale okej. Możemy sobie tu ustawić przecież. Aha, bo tu już się świt niby zrobił, tak? O, teraz się zrobiła noc, proszę bardzo, mamy Suprę. Tak na marginesie Suprę właśnie mam na maksa ulepszoną. Nie złotymi częściami, ale takimi, no po prostu częściami. I pamiętam, że ona w becie którejś tak słabo się prowadziła. O, czekaj, co tutaj mamy? Modowe umiejętności. 10 wyczynów pod podświetleniem dymem należy przy tym użyć BMW Competition Coupe. O kurde, to się powinno mówić coupe, a nie coupe. Coupe to ty masz w jelitach. Modowe umiejętności. Ale już dobra, jedźmy sobie dalej. Nie będziemy co chwilę samochodu zmieniać i co chwilę się zatrzymywać. Ustalmy, ustalmy taką zasadę, że zatrzymuję się za każdym razem, kiedy mam gdzieś dojechać, ale tylko raz. Nie? Jak będzie jakieś takie zadanie, jak na coś trafimy. Jak nie, to nie. Kurde, znowu jest. Ale dobra, później sobie to zrobimy. Wiecie, co mnie najbardziej denerwuje? Że nie można sobie wyłączyć tych, że tak powiem, drive-atarów, nie? Fajnie, że tam coś się w świecie dzieje, że są te duchy innych graczy, że gdzieś tutaj one jeżdżą, ale nie wiem jak wam, ale mi się bardzo często mylą z ruchem ulicznym, o takim, z którym możemy się zderzyć, nie? Tak jak właśnie miałem to przed chwilą. Jechały sobie trzy samochody prosto na mnie i no, chciałem ich uniknąć, bo się wystraszyłem, a z kolei myślałem, że następny samochód to będzie jeden z botów, nie? Przez który mogę przeniknąć i okazał się to ruch ulicznym. Denerwuje mnie to. Chciałbym, żeby kompletnie można było chociaż na trochę wyłączyć te drive-atary czy duchy innych graczy, bo ciężko się zorientować, co jest co, nie? Teraz musimy bardzo wysoko sobie podjechać, a chyba mijałem kiedyś ten punkt, gdzie właśnie jedziemy sobie. Już się robi powoli ranek, jasno. Trzeba przyznać, że bardzo ładne te tuningi robią, nie? Są super, ciekawie zrobili tutaj w Dekru Motorfest. I te światła z przodu, te światła z tyłu. Naprawdę tak futurystycznie, trzeba przyznać. Czy body kit pasuje, czy nie pasuje, to już jest tam kwestia gustu, nie? Mi on nie przeszkadza, jest w porządku, ale też jakiś tam super piękny nie jest. Może być, nie? Najbardziej podoba mi się, jak podjeżdżam sobie gdzieś tam pod jakąś górę wysoko i widzę gdzieś tam w tle jakieś miasta właśnie, o, jak teraz po prawej stronie trochę widać, że tam gdzieś w oddali coś jest, nie? Zwłaszcza w dzień, za chwilę będziemy w dzień sobie też dojeżdżać do następnego miejsca, także zobaczymy, jak to wygląda. Okej, okay. Jesteśmy na miejscu, cyk, zajeżdżamy. Co nas tutaj czeka dzisiaj? Okej. Okay. Mam nadzieję, że jakiś fajny samochód. O! Tundra? To jest Toyota Tundra? Tacoma, okej, okay, bo jest jeszcze coś podobnego takiego od Toyoty. Czy my będziemy jeździć teraz szczytami? Nie wiem, czy mam ręcz... Dobra. Nie, skrzynię ręczną będę używał. To chyba powinien być automat, co? W tym samochodzie, wydaje mi się. Oj, nie starczy mi biegów, bo ja już prawie szóstkę wbiłem.
Mam skrzynię siedmiobiegową. Tam jedna osoba się pytała, co się stanie, jak wykorzystam wszystkie biegi na hashifterze. Co się wtedy dzieje? No to wtedy po prostu używa się łopatek. W Dekru Motorfest akurat jest to bardzo fajnie zrobione, bo możesz używać skrzyni tej hashiftera, ale w trakcie gry, jak tam zabraknie ci biegów, to szybko możesz się przełączyć na łopatki i gra automatycznie przełączy skrzynię na sekwencyjną. Mega, mega dobra rzecz, naprawdę. Także teraz już sobie przełączyłem na łopatki i nie muszę używać sprzęgła. Mega, mega fajna sprawa. W Fordzie już musiałbym wyścig od nowa zaczynać, nie? I zmienić sobie ustawienie trudności na sekwencję z hashiftera. A tutaj nie, tutaj po prostu sobie od razu przełączam. To tak dla użytkowników kierownic. Mówię, że tutaj jest dużo, dużo udogodnień. Czekaj, bo ja mam nitro, zapomniałem. Ale nie, mamy tu 6 biegów, okej, mogłem zostać na hashifterze. No i teraz znowu, jak chce się z powrotem przełączyć na hashifter, uła. To mogę sobie po prostu go zacząć używać razem ze sprzęgłem i wszystko będzie w porządku. Tak jakbym używał hashiftera. Ej, czy to nie jest ten wyścig wprowadzający do Dekru Motorfest? Chyba tak. Ej, puść mnie. Ach, całe nitro zużyłem na to, żeby go popchnąć. Co za dziad. Uwaga, uwaga! Nitro, dawaj! Aaaa! Chyba nie ukończyłem na trzeciej. Czwarta pozycja, muszę powtórzyć. A nie, moją misją tutaj było po prostu ukończyć zawody. Okej, nie musiałem być trzeci. Jest w porządku. Dobrze. Aha, tutaj widzę, że jest klasyfikacja generalna. Jestem na przedzie póki co. Mam 16 punktów. Bardzo dobrze. Wychodzimy i jedziemy dalej. Tutaj mam zadanie, zrób zdjęcie Forda Bronco Hawaii Scenic Tour Edition na tle wraku z namalowanym wielorybem na plaży Makuella, tak? Makuleia, o świcie. Okej, okay, mamy samochód, teraz zmieniamy sobie na świt. W sumie to jest kurde świt, nie? I co? Nie działa. Wybierzmy inny świt. Ej, no co jest? No przecież jest ranek. Co do ciula? Nie działa. Patrz, mam ranę. O, jest, dobra. Zaakceptowało się teraz. Musiałem wybrać odpowiedni ranek. Zrobione. No dobra, no to jedźmy sobie dalej. Właściwie to skoro mam przełajowy samochód, to nie muszę trzymać się jakoś specjalnie GPS-a. I teraz mogę sobie skoczyć. Cyk. Mam tu aż 10 biegów w tym Bronco i wjeżdżamy sobie ładnie na drogę. W ogóle nie zwolniło na tych offroadach. Zauważyłem, że takie im szybsze samochody, tym bardziej zwalniają jak... Co ten tu robi? Tym bardziej zwalniają jak zahaczymy gdzieś tam pobocze, nawet dwoma kołami. Już nie mówię o tym, żeby w ogóle wjechać, to wtedy się ciężko steruje. Hyperautami jeszcze jako tako da się po tych offroadach jechać, ale jak już weźmiemy sobie te takie torowe typowo samochody, te wyścigówki czy coś takiego, wtedy jest mega trudno utrzymać samochód w prostej linii. Oj tak. Ja widzę, że... Bożeż ty. Ja widzę, że będziemy musieli wjechać aż na szczyt góry, bo tam jest ten checkpoint i ta droga, którą jadę, prowadzi przez skrętą asfaltówkę, to zamiast jechać tam, pojadę sobie i zobaczymy, czy tutaj uda się podjechać taką stromizną. Bronco też sobie ulepszyłem, chyba nie na maksa, ale dosyć mocno i powinno dać sobie tutaj radę, zobaczymy. O, zahaczyłem asfalcik. Uuu! Okej. Udało się? Myślałem, że tu nie wskoczy. O, właśnie wjechałem na serpentynki, ale takie, można powiedzieć, szutrowe. W razie czego mam jeszcze nitro, także możemy spokojnie tu cisnąć na przełaj. Oj, 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 a tutaj podjedziemy? No, ciężko, ciężko już pod takie głazy się wcisnąć. To może sobie podjedziemy od lewej strony tutaj. Dawaj, Bronka.
kurde, te krzaki. Fajnie się rozwalają, nie? Ale z drugiej strony te wszystkie drzewa i krzaki tak trochę sztucznie wyglądają, co? Macie też takie wrażenie, jak gracie w Motorfesta? Tak naprawdę mógłbym na speedzie tutaj wlecieć samolotem, ale gdzie tu frajda, nie? Trzeba też się czasami trochę pomęczyć. W ogóle wjechaliśmy w góry i zobaczcie, wjeżdżamy w chmurę jakby. Widzicie, jak się, jaka jest ten? O, to dobrze było widać od dołu, zjedziemy kawałek na dół i zobaczcie, jeszcze nie jesteśmy w chmurach, ale widać, że tam chmury są, nie? Zajebiście to wygląda, tylko ciężko mi to kamerą teraz pokazać, żeby spojrzeć się do góry. Pewnie właśnie z samolotu byłoby to dobrze widoczne. Zobaczcie sobie tu. O, widać, że tam jest taki, taka jakby mgła albo coś, nie? Ale to są chmury. O, tęczowy przełajowiec. Pokonaj 3 km w terenie w trybie swobodnej jazdy, żeby wykonać przy użyciu Forda Bronco. Ty, to mi się już chyba robi, nie? Jak sobie będę tutaj Bronkiem jeździł, to mi się automatycznie zaliczy. Zgadza się? Czekaj, bo mamy też część do zebrania. O, teraz jesteśmy w chmurach. Fajnie to wygląda. O, coś... Chyba koło części przejechałem. Nie, nie w tą stronę. Okej, w drugą stronę. To nie będzie gdzieś... O, można to rozwalić, okej. Gdzie ta część? O, cholera. A, chyba się zbliżamy. Zaczyna coraz mocniej. O, minęliśmy. Czekaj, może tu? Tutaj. Ty, gdzie to jest? Myślałem, że będzie na tym punkcie. O, ale widok. No gdzie to jest? Gdzieś tu półka niżej chyba. O nie. Jest, jest, jest. O, ale w dziwnym miejscu. O kurde. No co prawda, takiej byle jakie części, ale może być, no, zawsze trochę kasy, nie? Ile tam, z 20 tysięcy z tego jest? Trochę ekspa, trochę kasy, jest dobrze. I tak musimy przy okazji inne wyzwanie zrobić. Musimy tu 3 km przejechać, to nie powinno być dużo, zaraz powinno nam się zaliczyć. Za to też jest kasa i XP, nie? Więc warto. Cyk, i dojeżdżamy sobie przy okazji do naszego checkpointu. No i zaczynamy. Czym będziemy... O nie, motocyklami. Kurde, ja się chyba przełączał na pada. Ale nie, spróbuję kierownicą trochę pojeździć. Zobaczymy. Gotowi? Let's go. Weźmy sobie widok. O. A właśnie, nasza postać robi akrobację podczas lotu. Nie zawsze, ale czasami robi. Spróbujmy może na nitrze, zobaczymy. Nie chcę robić akrobacji. Ale coś trzeba chyba kliknąć na padzie, na kierownicy tego nie mam. Wow! Kurde, ja tu mocno skresał, to wystarczy troszeczkę, cholera. No dawaj, ciśnij za nimi tam. Tak jakby za niski V-Max miał ten motocykl, nie? Ale z drugiej strony 160 km na godzinę z takich hopek motocyklem to śmierć. Kurde, to już połowa wyścigu ponad. Trzeba spiąć po ślady, ziom. Musiałem sobie powtórzyć, bo skończyłem na 5. pozycji, a teraz na 3. No nie było łatwo. Nie wiem, czy 3. pozycja mi wystarczy. Jestem w generalce na 2. No dobra, spróbujemy jeszcze dalej, zobaczymy co będzie. Aha, teraz się zorientowałem, że jechałem swoim motocyklem, a nie tym przypisanym jakimś. Okej, to dlatego mi tak ciężko szło, bo miałem go nieulepszonego. No dobra, no to już tam kiedyś się jeszcze te wyniki poprawi, a teraz sobie
Weźmy może... O, tego offroadowca. To jest chyba mój najlepszy offroadowiec, najlepiej mi się nim jeździ. Dojedźmy do następnego celu. Jak tam będzie jakiś samochód na miniaturce, to od razu ładujemy do niego części. Jeśli będę go miał, ale powinienem mieć, bo dużo mam tu w sumie samochodów w tym dekru. Poprzenosiłem sobie z dwójki i naprawdę nie jest ciężko. O, czekaj, znowu część. O, zgadłem. Jest, ale szybko znalazłem. Okej. I cyk, i mamy. No za to już powinno być dużo kasy. To jest niebieski skarb. Jeszcze jest chyba fioletowy i złoty, nie? 19 tysięcy. Tak, tak. Wow, nieźle. To już można całkiem niezłe części wizualne sobie zamontować. Trzeba przyznać, że w Dekru Motorfest dobrze można tuningować samochody, nie? Jeśli chodzi o zmianę wyglądu i tak dalej. Ja sobie zrobiłem na przykład Mercedesa SLR-a McLarena. Tak fajnie, taki delikatny tunik, ale tak zajebiście można sobie go zrobić. Mega jestem z niego zadowolony. No i mamy 7 km do celu. Powiem wam, że testowałem sobie też tą karę, czyli tą taką nawigację, która nas kieruje przez różne zadania. No i na przykład jest moment, że wbijamy sobie do Motorfesta i chcemy porobić sobie jakieś wyzwania i kara prowadzi nas przez wszystkie jakieś wyzwania, których sobie nie zrobiliśmy. Bardzo wygodna sprawa, zwłaszcza jak się gra na początku i się odkrywa wszystko, wiesz, cały ten świat i tak dalej. Mega mi się podoba to, w jaki sposób zostało to rozwiązane. Robisz sobie po kroczku, wiesz, odkrywasz świat, patrzysz co jest tu, co jest tam, gdzieś tam sobie dojeżdżasz, a przy okazji jesteś prowadzony jakby za rączkę. Spoko opcja, mega mi się podoba. I jeszcze jest tutaj to, te takie dzienne wyzwania, że tam musisz na przykład... jakieś takie robić różne listy, że gdzieś tam podjeżdżasz, coś tam odkrywasz, nie? To też kara cię prowadzi, żebyś miał to zaliczone. Tam chyba codziennie trzeba coś innego robić. Po co my jedziemy drogami, jak mamy takiego offroadowca? Ja sobie specjalnie w Dekru 2 kupiłem ten samochód, bo wygląda fantastycznie. A on tam nie był specjalnie użyteczny, nie był jakiś super, ale wygląda zajebiście, nie? I tak sobie pomyślałem, że chcę go mieć w swoim garażu, ale mało nim jeździłem, bo był taki przeciętny. A tutaj w tej części on jest całkiem niezły i jest, no, zajebisty z wyglądu. Zauważyłem też, że niektóre pojazdy, które można sobie kupić w Dekru 2, nie ma ich w Motorfeście, ale można je importować już dzisiaj. Także to jest też mega interesujące. Co my tutaj mamy? Bullseye. A, okej, to możemy chyba zrobić. Spoko, że kara prowadzi nas akurat tą drogą, chociaż to jest samochód przełajowy i moglibyśmy w prostej linii jechać sobie do celu, ale to chyba damy sobie radę wykonać. Uuu, słabiutko. Ty, to długie chyba. O nie, muszę gdzieś skoczyć? Samolot? Nie, dobra, nie robię to z samolotem. I robimy następne zawody. Dobrze. No i właśnie to mnie trochę denerwuje, bo nie mogę sprawdzić, jaki to jest. Pojazd zastrzeżony. Wartość 332. Okej. Okay. Nie zwracałem na to uwagi, ale wygląda na to, że teraz będziemy mieli przypisany samochód, tak? Nie mogę sobie zmienić na jakiś swój. Ciekawe właśnie, jak było z tym motocyklem, nie? No właśnie. Tak, to nie jest realny pojazd. Jest to pojazd stworzony przez Ivory Tower. Zobaczmy sobie, jak w środku wygląda. O, fajnie. Ty patrz, jakie on ma zegary tam z przodu, what? A czekaj, to jest chyba ten, co ma... Nie, jest jeszcze wersja tego samochodu, że mamy zegary z tyłu na zderzaku. Na zewnątrz pojazdu, tak żeby gracz widział. Ale na tym akurat nie ma. Ja chyba mam ten drugi pojazd, taki bardziej drogowy.
A, samochodem dużo lepiej idzie, kurde. Nie ma o czym gadać nawet. Takie. I dogoniliśmy czołówkę, no muszę przyznać. Jest wyzwanie, żeby ich podgonić, a nie gram na najwyższym poziomie. Gram na tym drugim od góry. Ale ciśnie, kurde. No, 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 zmieść się tutaj, okej. O nie, o nie, o nie, skręcaj. O, wyrobiłem. Dlaczego ich tak nie zarzuca, co? To nie fair. O nie, nie, nie! O nie, nie, nie! Oj, przesadziłem trochę. Nie! No, muszę przyznać, że ten wyścig jest trudny. Już go trzeci raz powtarzam. Bardzo łatwo jest zarzucić tym samochodem, właśnie jak się tutaj zjeżdża, o, w tym miejscu. Ciężko go jest potem opanować. O, tutaj trzeba delikatnie z gazem. Żeby tylko tych z przodu tam podgonić. Okej. Dawaj, 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 dawaj. Może jeszcze się uda. O kurde, ale cisną. Ja nie wiem, czy poziomu trudności nie zmniejszę na ten środkowy. Cały czas trzecia pozycja. Ale na szczęście w klasyfikacji generalnej jestem pierwszy, dlatego że ta babka Lana C ukończyła teraz na ostatniej aż pozycji. Ciekawe. Więc nie muszę się tam jakoś specjalnie chyba spinać tutaj. No ale tak mi głupio, że gdzieś tam mnie zarzuciło czy coś. No tyle się na tych kierownicach jeździ, nie? To powinno się już tutaj fajnie śmigać, ale właśnie czasami jest problem z tym porcjowaniem gazu. Pokazywałem wam, że dodaję gazu do połowy i nic się w grze nie dzieje, tak jakbym miał martwą strefę ustawioną. A druga sprawa jest tak, że gra nie wysyła dobrze tych sygnałów kontrowania kierownicy. Jak się jest w poślizgu, leci się gdzieś tam bokiem, czy to na błocie, czy na asfalcie, ciężko jest to wyczuć. Jak skręcisz tak jak powinieneś kontrować, no to samochód ci się obkręci w zupełnie drugą stronę. No i ciężko to wytłumaczyć. Osoby, które grają na kierownicach i zagrają sobie w The Crew, od razu będą wiedzieć, o co chodzi. O kurde, gdzie ja tu wjechałem? Dobra, jesteśmy już w następnym miejscu. Mega blisko było, nie? W sumie. Okej. I teraz też mam Land Rover Defender. Wydaje mi się, że tu jest, że działa tutaj to w taki sposób, że jak nie mamy jakiegoś samochodu, no to wtedy nam wypożycza automatycznie, nie? Ale jeśli mamy jakiś samochód i moglibyśmy go w tych zawodach użyć, to wtedy moglibyśmy sobie go stuningować jakoś mocniej, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, startujemy. Jakaś przykokszona wersja Land Rovera. Zobaczmy. Dobra, to też muszę na sekwencji, bo już mi się biegi skończyły. 8 biegów mamy, okej. Okay. No tak, nie mogę więcej już wbić, ciekawe. Przydałoby się. Cyk. Ładne widoczki, co? I tam już widzę początek. Dobrze, to powinienem dać ich radę podgonić. Tu chyba mamy sprint na szczęście. No i oczywiście trzymamy się mega mocnego strumienia aero w tej grze. Zawsze jedziemy za przeciwnikiem. O, tak jak teraz na przykład ziomek użył sobie nitra, to ja jak widzę, że ktoś jest przede mną i używa nitra, to prawie nigdy nie używam nitra. Bo te jego nitro jakby mnie pociągnie mocniej do przodu, nie? Z łatwością go wyprzedzę. Cyk, i przez wodę. O, ten Defender na razie się prowadzi bardzo pewnie w porównaniu do tego autka takiego małego i lekkiego. Okej.
Pierwszy raz jadę te wyścigi, także trochę mi głupio, że na tamtym tak dałem ciała, na poprzednim, ale najważniejsze jest to, żeby to ukończyć, tak mi się wydaje. A nie idzie tak źle. Dobra, teraz będziemy skręcać w lewo. Tak się zastanawiam, czy ten Land Rover będzie później nasz, bo taka fajna edycja z jakimiś rzeczami na dachu jeszcze. Chyba nie powinien się aż tak dobrze prowadzić, nie? Ale to jest The Crew, to jest gra arcade'owa. Tutaj nie musimy się takimi rzeczami przejmować. Widzicie, że to niektóre samochody i w ogóle pojazdy wyglądają jak z jakiegoś komiksu, z jakiejś bajki albo coś, nie? A i tak poradzą sobie świetnie na tych drogach i nic się z nimi złego nie dzieje. No, a to jest domena gier arcade'owych. Dobra, i wjeżdżamy sobie mostek. Już mamy chyba końcówkę. Ej, poszło bardzo dobrze. Oj, bo czekaj, bo tu jeszcze hopka jest. W The Crew Motorfest zauważyłem, że warto te hopki wykorzystywać. Jak gram w Grand Race, to prawie zawsze je wykorzystuję, jeśli oczywiście wyląduję później na drodze, nie? Ale chodzi o to, że jak jesteśmy w czasie lotu, to możemy używać sobie nitra i w Grand Race zyskujemy wtedy sporą przewagę. Ukończyliśmy i zobaczcie, na generalnym miejscu jestem na pierwszym, także świetnie. I za każdy taki jeden wyścig dostajemy 13 tysięcy baksów, może być. I gdzie nas teraz przygoda prowadzi? Najpierw zbierzemy sobie skarb, który gdzieś tutaj nam się w pobliżu pojawił. Warto to robić, jak widzicie, za jeden taki skarb dostajemy więcej kasy niż za cały ten wyścig, który żeśmy sobie teraz ukończyli, nie? Na brak kasy nie narzekam, bo jak się robi te Grand Race'y, które super szybko się wyszukują i tak dalej, to i są fajne, ja je robię w ogóle nie patrząc na kasę, nie? Mega się fajnie przy nich bawię, ale jak je robisz i tak po godzince grania, patrzę, już mam jakiś tam milion, wiadomo, że nie zdobyłem w godzinę milion, nie? Ale tam miałem na przykład 300 tysięcy, sobie trochę pojeździłem i zaraz mam milion na koncie, tak? Mogę sobie kupić jakiś pakiet samochodów ze zniżką albo coś takiego. Naprawdę nie mam jakiejś takiej spiny, żeby tutaj cisnąć na hajs. A wręcz odwrotnie, cieszę się, że ten hajs zdobywa się tutaj tak progresywnie, nie? I że muszę się naprawdę napracować, żeby jakiś samochód zdobyć. Czy myśmy właśnie zdobyli złotą skrzynię? Pokaż. To jest chyba złoto. Ja nigdy nie potrafię odróżnić zielonej od złotej, ale nie, to chyba zielona jest. Złota by było, to by było za dobrze, gdyby to była złota, ale zobaczmy. Zobaczymy po kasie, ile kasy dostanę. Expa mało dostałem raczej. Nie, to była zielona, okej. Niestety. No ciekawy jestem, nie miałem chyba jeszcze ani razu złotej. A za złotą skrzynię musi być zajebiście dużo kasy. Ta, jedziemy na przełaj, nie patrzymy się tam na jakiś GPS czy coś. Widzę mniej więcej na mapie, w którą stronę trzeba jechać i tyle. To jest w sumie samochód do tego, więc tak robimy. Ciekawe, czy uda mi się przejechać przez rzekę, czy tu się nie utopię. Tu chyba jest to tak samo zrobione jak w Forzie, że te rzeki są płytkie. Tu chyba nawet Grand Race jest prowadzony przez tą rzeczkę. Trzeba wtedy te, wiecie, pobocza łapać, żeby nie zwalniać aż tak bardzo, jak się jedzie samochodem na przykład klasy tej szutrowej. Nie, to jest klasa rajdowa taka, o, to wtedy trzeba właśnie te pobocza łapać, żeby było szybciej, nie? No, są tutaj ciekawe sztuczki do wykorzystania w Grand Race. Ja już tutaj parę znalazłem i już dla was szykuję nawet taki odcineczek poradnikowy, gdzie pokażę wam te sztuczki. Może się komuś przyda. Wydaje mi się, że na pewno. O, co ja tu widzę na mapie? Drift Experience. Coś, czego się bardzo boję. Nie wiem, czy będę to grał. Chyba na padzie będę grał. Kurczę, nie wyobrażam sobie na kierownicy tego robić. Strasznie się tutaj driftuje. To znaczy, można sobie samochód skonfigurować tak, żeby na kierce driftowało się dobrze. Ale tutaj, z tego co wiem, to dostaniemy samochody pretuningowane. I to jest problem. Tym się martwię, nie? Ale zobaczymy, no też zrobimy sobie tę playlistę oczywiście razem. Dobrze, co my tutaj mamy? Znowu wypożyczony samochód. Beetle Hold'em Racing Crew Edition. Czy my dostaniemy wszystkie te specjalne wersje tych samochodów, którymi się tutaj bawimy?
Nie mam pojęcia. Zaraz zobaczymy, co tu się stanie. Okej, mamy coś takiego. Dobra, H-shifter, tym razem na pewno. Ty, ze mną motocykl się ściga. Dobrze, że ja nie dostałem motocykla. Go. O, 4 biegi mam tylko, okej. Ja tu sobie na tablecie przypisałem przycisk do używania nitra, jak właśnie gram na H-shifterze, żebym nie musiał sięgać do kierownicy. Czasami się przydaje, ale jednak na kierownicy też możemy sobie tutaj ładnie kliknąć. No ale przy okazji też mam tutaj, w razie czego. Cztery biegi, to dużo się nie nazmienia. O nie, nie rzucaj, nie rzucaj! O, właśnie to jest najgorsze w tym, jak cię zarzuci samochodem. Nie wiadomo, jak to kontrolować w tej grze. Jak skręcisz w drugą stronę, to samochód od razu ci się obraca. Straszne to jest. O, nie, o! Przypomina mi się tryb Fortnite, bo to wnętrze jest dokładnie takie jak z tego trybu, nie? O, tak stunigowany powinien być samochód na Eliminator w Forza Horizon 5, prawda? Jakieś offroadowe zawieszenie, o, tego typu sprawy. O, ty kurde, napęd na 4 buty, a nie. Dobra, cofamy to. Czekaj, czwórkę wbijaj. Ej, halo! Biegi mi nie działały. Dobra, już działają. Możesz, kurde! Ale ciężko. Rzuca tym gnojem, ej. No napęd na tył, silnik z tyłu, ciężar cały na dupie. Ale mi to... O Boże! I hopa! Nie no, muszę ich podgonić. Jeszcze połowa wyścigu przed nami, także coś powinno się udać. Spróbujmy tutaj przy hopie. Cyk, do 230. On nie ma tyle, wiesz, mocy, żeby się do tylu rozpędzić, ale tutaj... O, między drzewami, patrz! O, ekstra! Kurczę, no przyparciłem teraz! I chyba się uda podgonić czołówkę. Goń, 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 goń. Aha, tutaj trzech ich jest, a? Dobrze. Nie, 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 rzucaj, nie rzucaj. O, shit. Proszę cię, wyprostuj to. Okej. Dawaj, dawaj, dawaj. Chyba się uda. Będzie druga. Jest! Najważniejsze, że tą Jane wyprzedziłem. Ej, ale ciężko jest, strasznie. Ja sobie przed chwilą zmniejszyłem force feedback jeszcze. No, bo za mocno mi kierownicę wyrywało przy ślizgach i może teraz będzie lepiej mi kontrować, zobaczymy. 15 tysięcy dostaliśmy za to. Ciekawe, jakie nagrody, wiesz, jeśli chodzi o specjalne wersje samochodów będą za zrobienie tego. Ty, patrz na jaką miejscówkę trafiłem, akurat szukam sobie skarbu. Gdzie ja jestem? Mam nadzieję, że będzie złoty teraz. O, o, widzę, jest, jest fioletowy. Fioletowy, bardzo dobry. Co to za miejscówka? O, piernicze, jakiś straszny las. Jakieś słonie, ty. Co to jest? Dobra, zbieramy i teraz będzie dużo wszystkiego. 8000 expa, 37 tysięcy kasy. O tak, to ja lubię. Bardzo ładnie. To zobaczcie, dwa razy tyle, ile za poprzedni wyścig. Za poprzedni wyścig dostaliśmy 15 koła, nie? Tutaj dostaniemy 18750. I mamy tu Wrangler Unlimited Rubicon 392. Ja bym chciał te wszystkie samochody zgarnąć, jak zrobimy sobie tą playlist. To jest realne? Cieszyłbym się. No ale zobaczymy. A, taka wersja specjalna, niespecjalna, no. W czym ona jest specjalna? Po prostu zwykły samochód. Jedziemy.
Wolałbym tego Hammera HX, który jest tam przed nami. Mike nim teraz jedzie. To jest specjalna wersja Hammera z Decru 2, którą można było zdobyć sobie za eksplorację chyba, czy coś takiego. O, właśnie będziemy go chyba zaraz mijać. O, żeż ty, trzymaj się drogi, Jeep! Jeep! Ja pierniczę, ej! Co mu tak dupala zarzuciło na samym starcie? 7 biegów w Jeepie? No, ej, rzuca tym Jeepem, kurde, trzeba uważać. Dobra, 8 biegów mamy. Trzeba uważać z gazem w Jeepie. Nie spodziewałbym się, przecież napęd na 4 buty to wino ładnie gnać. O, ktoś wziął mój samochód! Przed nami właśnie jedzie. Kurde, oddawaj mi moją furę, dziadu, wstrętny. O, tu będzie fajny na widok z kokpitu. O, wszystko psują te wyblurowane lusterka, nie? Dobra, musimy tam początek trochę podgonić, zgubić peleton. O, elegancko. Kogoś tam zepchaliśmy. I wjeżdżamy do dżungli. Ja jestem pewny, że jestem w jakimś 1% wszystkich osób, które grają na kierownicy w The Crew Motorfest. Na bank! Na... Ile osób gra teraz w Motorfesta? Załóżmy, że 2 miliony, to 1000 osób gra na kierownicy w tę grę. Tylko szaleńcy, człowieku. Ol widok, ty! Fajnie to wygląda, nie? No nie, co ty robisz, Jeep? Był w drifcie, ale miał tu ładnie wejść. Kurde. O, żeż, kurde, i co ja mam teraz zrobić z tą kierą, jak ona nie chce się obracać tam, gdzie trzeba? Dobrze, że jest to cofanie. Żeby go tylko tam złapać. Kurde, Lana prowadzi, niedobrze. Muszę ją wyprzedzić. O, zarzuciło jej dupę. Gonić. O, mnie też zarzuciło. O, ale mnie lepiej zarzuciło. Nie. O, teraz tak. No mówię, dobrze, że jest to, kurcze, powtarzanie. Bez tego byłoby ciężko. O, ale widok. Wow. Dobra, omijamy wodę. Będziemy szybciej jechać po plaży. Bo nie można nic rozwalać, to jest to właśnie. Na wodzie dość mocno się zwalnia, ale ci z tyłu nie ma. Kurde no, jedź do przodu. O nie, nie dam ci się wyprzedzić. Nie. Jedź w drzewa. Bardzo ładnie. Nie! Tylko nie umrze mnie Lana wyprzedziła. Kto mnie wyprzedził? Kurde, oby w generalce nie był drugi. Kurde, ej, przed całą metą. Co za typa. Dobra, jestem jeszcze pierwszy. Okej. Beznadzieja. Ej, właśnie wziąłem sobie Hammera do jazdy. Właśnie mam tutaj te tylne skrętne koła i przednie też. Fajnie to wygląda, ale jedna rzecz mnie bardzo zdziwiła. Posłuchajcie. Słyszycie taki dziwny dźwięk? I początkowo myślałem, o kurde, coś tutaj się zgliczowało, ale tak się zastanowiłem przez chwilę. I przecież samochody elektryczne mają dodawane różne sztuczne dźwięki. I tutaj chodzi o
dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest bezpieczeństwo, że jak na przykład samochód wyjeżdża sobie z parkingu elektryczny, czy nawet hybrydowy na napędzie elektrycznym, na przykład możecie spotkać Toyota RAV4, Corolla i tak dalej, to one wydają z siebie takie różne dźwięki, na pewno nie dam rady tutaj naśladować teraz. I zastanawiam się, może ten Hummer ma jakiś dodany taki swój dźwięk opcjonalny, który imituje silnik spalinowy. Nie całkowicie, nie? Bo słychać tutaj w The Crew akurat samochody elektryczne brzmią kosmicznie, jak z jakiegoś Star Warsa albo coś, nie? Ale no, jest to takie dosyć ciekawe, czy zrobili tutaj imitację takiego dźwięku jakiejś spalinówki? I czy Hummer faktycznie w rzeczywistości dźwięk spalinówki ma, czy nie ma? Nie? Że możesz sobie na przycisk jakiś tam włączyć, jaką opcję, żeby brzmiał jak spalinowy. Technologia takich sztucznych dźwięków to nie jest żadna nowa rzecz tak naprawdę w motoryzacji, bo każdy z was może sobie wbić w tym momencie na Allegro i kupić sobie głośnik taki dodatkowy, który przypina się do komputera samochodu. Daje się go pod spód auta, montuje się gdzieś tam przy wydechu. On nie ma nic wspólnego z wydechem, tylko po prostu jest to taki dodatkowy głośnik basowy, który emituje różne dźwięki. Możesz sobie tam wybrać imitację dźwięku V8, jakiegoś tam, jakichś tam różnych opcji, nie? No i możesz sobie to do swojego samochodu dzisiaj już kupić. Także całkiem możliwe, że aby ludzie bardziej się tak przyzwyczaili do samochodów elektrycznych, no to może producenci właśnie takie silniki, takie głośniki montują już na stałe w swoich autach. Nie byłoby to chyba głupie, nie? Ale czy to daje faktycznie jakąś taką większą satysfakcję z jazdy? Jak sobie wypożyczę jakiś samochód kiedyś, albo będę miał dostęp do jakiegoś takiego samochodu, który właśnie coś takiego ma, nagram wideo i dam wam znać. Obecnie ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat. Ale w The Crew Motorfest mamy Hummera, który brzmi trochę jak spalinówka. Dziwne, nie? Ale dojechaliśmy sobie już do kolejnego miejsca. O nie, ja... No dobra, spróbuję na kierownicy. Zobaczymy, jak pójdzie. Jest ciężko, tylko tyle wam powiem. Ale nie poddaję się, może coś z tego będzie. Wydaje mi się, że mam ten motor. O, jadę sam. To ciekawe. Ukończ zawody. To jest moje zadanie, nie? Teraz chcę tak mocniej skręcać, muszę trzymać prosto kierownicę idealnie, żeby motocyklem jakoś tam jechać. Dziwne to jest. No ale co? Da się grać? Da się grać. Niestety, ale nie mogę się przechylać, bo jak gra się na padzie, to można jeszcze motocyklem przechylać przód, tył, nie? To się przydaje czasami, bo chyba jak się przechylimy przy wyższych prędkościach do przodu, to mamy mniejszy opór i w tej grze chyba mamy też dzięki temu wyższą prędkość maksymalną. O, na motocyklu. Dobra, zaliczyłem, okej. Jezu, ciężko. Najgorsze jest to, że tak od razu nie mogę się przełączyć na pada, jak sobie gram. Bo kierownica chyba też będzie trochę reagować. O, widzicie? Skręca mi. Włącza się do gry. No. Ale mogę ją sobie przełączyć w jakiś inny tryb i jechać dalej już na moto. Chyba. Nie, dobra, muszę ją całkowicie wyłączyć. O, teraz. Tak, przejadę to normalnie na kontrolerze. Chyba tak będę grał po prostu na motocyklu. Na szczęście kierę można szybko włączyć i wyłączyć, także nie jest to problem. I The Crew od razu ją wykrywa tak jak powinno. W Fordzie bym musiał przejść do ustawień i wybrać odpowiednie ustawienia dla danej kiery. Tutaj na szczęście nie ma z tym problemu, przynajmniej dla mojej kierownicy, bo też tam niektóre kierki nie mają wsparcia. W The Crew Motorfest. I jedziemy sobie na padzie. Ojej, ale widok, co? O, i teraz to można grać. Nie będę tak kaleczył na tej kierce. Mega dziwnie jest. Na pewno ciężko się przyzwyczaić. Już sama przesiadka z jednego typu samochodu do drugiego jest dziwna. A co dopiero z samochodu do motocykla, nie? Ale jak gramy na padzie, to jest miodnie. Jest fajnie. No i może będzie jakaś hopka, to sobie spróbujemy zrobić ten taki trik.
powietrzu. Nie wiem, nie pamiętam, czy postać robi go automatycznie, czy trzeba było coś tam kliknąć, może hamulec ręczny albo coś takiego? Na padzie. O, użysz ty. Ale widoki, kurde, pana to. Wow. Yeah, pierdi. Ej, ja tu nie byłem jeszcze. A to jest idealne miejsce dla moto, nie? Zobacz, jak to wygląda. Piękna sprawa. Czemu na przykład w Fordzie nie zrobili jazdy po szczycie góry? Że z jednej strony mamy jakiś tam widok piękny i z drugiej tylko tam mamy jeden taki wulkan i wszędzie poniżej tego wulkanu jest taka płaska przestrzeń, nie? Zobacz, jak to robi robotę teraz. Wow. Ale czaderskie. Bardzo mi się to podoba. I teraz tu. No i czy będzie hopka? Patrz. Czemu jadę sam? Czemu nie ma chociaż dwóch przeciwników? Przydałoby się. Wow. Jest hopa. Ok, spróbujmy zrobić trik. Klikam. Jest! Ale fajnie. Dziwne, że się nie zabił. Nie wiem, czy ja coś nacisnąłem, czy on to zrobił automatycznie, ale fajnie to wyglądało. I zawracamy. Jak chcecie sobie więcej porobić trików i na motocyklach, na rowerach i w ogóle, to polecam wam grę też od Ubisoftu, Riders Republic. Tam jest dużo ciekawych pojazdów, narty są, BMX-y, górskie rowery, rowery szosowe, jeździ się po takich hardkorowych terenach. Bardzo chillowa taka gierka, fajna, naprawdę. Dobra, no i teraz to się wygrało bez problemu. Ja nie wiem, czy to była jakaś czasówka, czy coś takiego? O, dostałem 80 tysięcy. Wygląda na to, że to już jest koniec naszej playlisty. Tak, 80 tysięcy dostałem, bardzo ładnie. I pierwsza pozycja jest moja babiczka. Yeah! Cześć, co? Nie, to nie moja babiczka. Same babiczki wygrała, ja mam podobną chyba. A nie, ja mam taką w przebraniu, okej. Dobra, dobra, to jest moja babiczka. Pomyliły mi się te babki, bo moja ma taką samą fryzurę. Jak tamta. A ja już tutaj ubranko sobie zrobiłem, fajne. Żeby był swag. No i dobrze. Mamy wygrane, mamy zrobione. Ojej, nie wiem, czy chcę robić playlistę driftową, naprawdę. Offroad Addict. To myśmy nie robili teraz offroadowej playlisty, poczekaj. Zobaczmy sobie na aktywności. Tak. Odbierz swoją. Aha, dobra, to był Offroad Addict chyba. Tak jest. Tutaj mamy jeszcze Japan. Tutaj możemy odebrać jakąś nagrodę. Wow, jaką to znowu nagrodę? Nie, no ukończyłem to. Tęczowy przełajowiec, okej. Okay. Pokonaj trzy. O, zrobiłem to wyzwanie, co żeśmy mieli tam do zrobienia w jednym miejscu. A tu mamy jeść 15 minut. Dwie nagrody do odebrania. To jest kasa. 36 tysięcy, wow, dwa razy. Okej, okay, trzeba tutaj też na to patrzeć. Patrzcie, ile jeszcze playlist mamy do zrobienia, bardzo dużo. Tutaj jakieś Vintage Garage, Lamborghini, Motorsports, Electric Odyssey. O, Blondie to musimy sobie też zrobić, lubię tą babkę. Tutaj z motocyklami to już wiem, że będę robił na padzie na 100% i z motorówkami. Dobrze, że drifty są na samym końcu. Może naprawiam do tej pory kierownicę. Okej, okay, to teraz możemy pojechać odebrać naszą nagrodę, bo tutaj już wszystkie rzeczy żeśmy sobie zrobili i mamy jeszcze masę aktywności pobocznych do ogarnięcia, ale to sobie gdzieś tam przy okazji będziemy robić. Teraz mam 4 km do celu, do przejechania. Aha, ja mam kierownicę wyłączoną, kurde. Mamy slalom, zobaczmy. Hammer chyba za wolny na te wyzwania, nie? Tutaj powinniśmy wziąć jakąś rajdówkę może. Oczywiście w samochodach elektrycznych to chyba wiecie, że mamy też nitro. Znaczy nitro, ja bym to nazwał po prostu boost jakiś tam, nie? Chyba można by to nazwać KERS albo coś takiego, tak? Dobrze mówię? Chyba w tych nowych samochodach rajdowych właśnie jest jakieś doładowanie elektryczne. Bo to są już samochody hybrydowe. Zdaje się, że tak. Może nie tak mocne,
Ej, zaliczyłem to. Okej. Super. No i teraz zajeżdżamy po naszą nagrodę. Powiem szczerze, nie wiem, co tutaj do wygrania jest. Chyba ten proto coś tam, nie? Taki dziwny samochodzik. Zobaczmy. Tak, jest nagroda. O to chodzi. Tak, to będzie ten. Oh yeah. O to chodzi. Jaka dziwna kierownica, nie? To jest taki futurystyczny Maverick. Ale jeździłby. No i tak, jeszcze jest drugi taki pojazd. Ten sam, tylko że bardziej szosowy. Teraz mamy offroadowego. Tak. To sobie zrobiliśmy. Następna playlista. O, a co to? Nagrody? To ja mogę to zebrać? Kontynuuj tę playlistę, z tą playlistą wyzwolić piątkę nagrody. Aha, dobrze, dobrze, to będziemy sobie robić. American Muscle będziemy następną playlistę sobie robić, ale najpierw zanim sobie to zrobimy, to tu jeszcze mamy... Kurczę, czy ja go znajdę? To jest Ivory Tower, to muszę chyba po marce go wyszukać, bo pokażę wam coś ciekawego. Cyk. I mamy tutaj samochody, pojazdy z Ivory Tower. O, jest, jest, to jest ten. To chyba będzie ten. Dobra, zobaczcie sobie. O, o. I zwróćcie uwagę na tył tego samochodu. Teraz jak mamy tą kamerę zewnętrzną, nie? Że autentycznie widać tam, jak dodajemy gazu. Jest prędkościomierz, jest obrotomierz i mamy też tam biegi. Nie mogę bardziej przybliżyć kamery, ale chyba widzicie, nie? Że coś się tam dzieje. I teraz sobie zdobyłem wersję offroadową tego samochodu. Mało tego, jak sobie przyspieszamy do wyższych prędkości, powyżej 150 km na godzinę, to te zegary nam się jeszcze zwiększają, zobacz. Nie? Także jest to typowo samochód zrobiony pod gierkę. Swoją drogą, ciekawe by to było, nie? Jeździć takim samochodem w rzeczywistości i kierowca za tobą widziałby na tyle twojego samochodu, ile jedziesz na godzinę. Bardzo śmieszne. Tak, ale to jest wersja torowa tego auta, którego zdobyłem sobie chyba w poprzedniej playliście. Gdzieś tam go sobie zdobyłem. No i sobie go mam i ma tutaj coś takiego dziwnego, natomiast ta wersja offroadowa już tego nie ma. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. No, trochę tego czasu żeśmy tu spędzili, bo playlista była dość długa, ale też wymagająca, muszę przyznać, zwłaszcza na kierce. Jak będą motocykle, to będę grał na padzie, ale takie samochodowe sprawy, to myślę, że dam radę jakoś ogarnąć. Trzymajcie się, do następnego. Hejas!